wkurza mnie to wszystko, po prostu mnie to wszystko wkurza. Mamy teraz taki czas koronawirusa, a rząd nam serwuje takie rzeczy. O co w tym wszystkim chodzi? Powiedzcie mi, o co w tym wszystkim chodzi? Po prostu płakać mi się chce, wyć mi się chce, ryczeć mi się chce. Zamiast teraz wszyscy Polacy się łączyć, jednoczyć, to my jesteśmy podzieleni. Naród został podzielony. A jak tak w ogóle można? Jak tak w ogóle można? Coraz częściej słyszę, że jacyś moi znajomi są chorzy na koronawirusa. Ja mam tylko nadzieję po prostu, że każdy to przejdzie łagodnie. Ja wiem, że wszyscy na pewno będziemy zarażeni, zakażeni tym wirusem, ale ja się po prostu tylko modlę do Boga, żebyśmy wszyscy przechodzili łagodnie tego wirusa. Mnie głowa boli, nie wiem, czy coś mi jest, czy nie. Pół dnia dzisiaj spałam, bo naprawdę bardzo źle się czuję, bardzo źle. Ale po prostu jestem silna i wiem, że dam radę. Po prostu nie mogę. Nie mogę przez te strajki, przez to wszystko. Dlaczego tak się dzieje w naszej Polsce? Po prostu to jest coś strasznego. Ja to bardzo emocjonalnie przeżywam, bardzo. Troszkę dzisiaj dzień mi umknął, jeśli chodzi o nagrywanie, bo większość dnia przespałam. No ale czuję się już lepiej, tak jak mówiłam. Ja się nie poddam, nie dam się, jestem silna. Słuchajcie, w sobotę jest niebieski księżyc. Jest to też cudowna okazja do tego, aby się pooczyszczać troszkę. Jest to pełnia właśnie księżyca i nazywa się ją błękitnym księżycem, niebieskim księżycem. Co należy zrobić? Należy zapalić białą świecę, ją wypalić. Można od białej świecy odpalić czarną świecę. Jest to cudowne oczyszczanie się, jeśli chodzi o odcinanie się od pewnych rzeczy. I też możemy wypalić fioletową świecę, która jest świetna, jeśli chodzi o różne związki karmiczne. Nie wiem, czy w to wierzycie, czy nie. Ja wierzę, że są związki karmiczne. Gdzieś coś trzeba z kimś przerobić, żeby ruszyć dalej. No i właśnie w sobotę jest ten niebieski księżyc i to jest dobry czas, żeby też podcinać różne karmy od siebie, różne związki karmiczne. Także pamiętajcie, biała, czarna bądź fioletowa świeca, to już wszystko zależy od Was. Kochani, dobra, ja idę spać. Dzisiaj Arkadiuszka nie ma na vlogu, jakoś tak wyszło, bo mało czasu spędziliśmy razem, rzeczywiście. Ale jest wszystko okej, okay. No, wszystko jest okej. Okay. Także trzymajcie się i jutro już obiecuję, że od samego rana nagrywam.